Witam w kolejnym odcinku. Jedziemy Fergusonem na przejażdżkę. Przejedziemy się. Dalej czekam na części. Jeszcze nic nie przyszło mi. Także odpalamy sprzęt. Jedziemy się przejedziemy. Przejedziemy tu po okolicy, tylko trochę tam daleko nie będę jeździł, żeby jest taka fajna droga, o. Jeszcze zielona, po lato damy czwóreczkę. Se polecimy. Tak się Fergusonem lata, ładnie chodzi. Czekam na te grille jeszcze, tak na te grille, nalepki. Pozamawiałem już cały kupę tych nalepek wszędzie. I jeszcze muszę tam na te uchwyty do lamp do tyłu czekać. No i jak już to w tym tygodniu mi przyszło, to myślę, że w sobotę bym to wszystko już ładnie sobie złożył, nie? Nie było problemu żadnego. Tylko musi to przyjść, nie? Na razie nie przyszło, także muszę poczekać jeszcze na to trochę. Mnie to już pokłony rosną, posiewane są. Tak to wygląda, o, Fergusonie się kółka. Kółka się ładnie kręcą, o. Tak chce się mu gazu dać, tak ładnie chodzi. No wiadomo, że tam nie wariuje, tak? Tego mieć jak najdłużej, żeby tak dłużej mi służył i do niego nie dotykać się, tak? Ale tak, tak mówię, to będzie miał wakacje ten ciągnik. On co z tamtego miejsca go wziąłem, to on tam to miał przesrane, bo on chodził w paszowozie. Także jemu tam dali w kiszkę, nie? W tym paszowozie. A tutaj u mnie to będzie miał wakacje. Wakacje połączone z feriami. Będzie więcej stał jak robił. No ale mimo wszystko to. Taki ciągnik niepotrzebny. To taki fajny ciągnik jest. Nie miałem jeszcze żadnego z Fergusonów, ale powiem szczerze, że to są udane ciągniki. Miałem przy PO, za mocno zasłało czego przystałem. Telefonem marny. Ten. Miałem poprzednie ciągniki, to jest z Ursusa, ale miałem 3P. A 30 to mam dalej. Musiałem do rogu wjechać, żeby zawrócić jedną ręką, to nie kierowanie. Nie wiem, czy w przyszłości mi jakiegoś wspomagania nie założę. Bo nie było lżej trochę, nie? Wspomaganie miał, nie? Mam wszystko z tyłu, nie pogubiłem nic. Chyba nie, wszystko jest, dobra. Byłoby fajnie ze wspomaganiem, nie? Trójeczkę mu włączymy. Czwóreczkę. Fajnie. A tu moja okolica, o. Ciepło jeszcze jest. I mi się wydaje, że wrzesień będzie jeszcze cały ciepły. Może tam w październiku troszkę tam weźmie i postraszy jakimś zimnym, ale ogólnie teraz te zimy to są takie dosyć ciepłe, także myślę, że będzie to jeszcze zima ciepło. No ładnie chodzi. Tylko bryka. Czuły na gaz strasznie. W zbiorniku mam niewiele paliwa już. Czy będzie jakieś paliwo tam jutro, za jutro. Mówię, by do lampy przyszły, to bym go ładnie już sobie złożył. Już bym się nim cieszył, tak? No i dojeżdżamy do celu. Mała przejażdżka zrobiona.
chodzi jak zegareczek. Cieszy takie coś człowieka, cieszy, jak się człowiek sam zrobił. Wszystko naprawdę chodzi ładnie. No i hamulce są. Wszystko ładnie chodzi, to człowiek jest zadowolony, nie oszukujmy się. Człowieka trochę to cieszy wszystko, nie? Teraz go zaparkujemy w tym garażu, no ale najpierw się rozłączę, nie? Czy wam pokażę, że nigdzie żadnych wycieków nie ma? O! Nic nigdzie nie leci, zobaczcie, o! Pod truskami suchutko i na bale suchutko. Także wszędzie jest ok. Tu też wszędzie suchutko. To pompkę już uszczelniłem. Także jest dobrze, jeszcze to muszę zepnąć, to już dzisiaj zepnę. Pedał hamulca. No i co? I tyle. W następnym odcinku pokażę, jak będę go składał, te światła, to wszystko już będzie miał. A dzisiaj jeszcze umyję te elementy do malowania. Od błotników do od światełek, nie? Bo te mi jeszcze nie przyszły tutaj na te światła, czekam na nie cały czas. I zaczep górny, nie wiem, czy go w ogóle montować, bo ja go nie będę używał. Tego górnego zaczepu wcale, nie? Także nie wiem, czy on mi w ogóle będę go zakładał. Mieć go mam, ale nie wiem, czy będę go zakładał. Dolny będzie mi potrzebny do rozrzutnika, nie? Ale górny mi nie będzie potrzebny. A będę miał marnie zakładać przekaźnik przez niego. Będę musiał go do góry czepiać, nie? Także chyba go nie, na razie nie będę tego górnego zaczepu zakładał, nie? Zostanie tak, jak jest. Gra muzyka. No to co, do następnego.